jednym okiem i z jednym pewnie z pewnym kolanem zobaczyłeś te... Właściwie 7 minut, bo to ostatnie 7 minut to była twoja dominacja. Berserkers. Berserkers. I Jace chyba normalnie rozwalił na Kerle w drugiej rundzie, złamał mu nogę prawie. No i trzecia runda, już 3/4 czas miałem, także wiedziałem, że chyba wygrywam to. Ja już od razu wiedziałem, bo siedziałem tam, patrzyłem na jego oczy, Jay Silva, i powiedział mi, że już koniec walki. To wiedziałem, widziałem go. Kompletny zawodnik musi być gotowy na każdą sytuację, narzucić swój styl walki. No i tak ja będę starał się robić. I punched you twice, and you made a face like, ew, you remember that? Okay. So what's 5 minutes before the go out? I honestly believe if he stood us back up 10 minutes before the battle was over, come on. Hey man, I was without the leg. You were champ. I must say, without the leg. I never take any credit from you. Don't get me wrong. I'm not taking credit from you. You fought good. Yeah, you had a reason to quit. I give you a million reasons to quit, and you didn't quit. Czułem, że to jest bardzo ważny moment w całej jego karierze. Miałem już w poniedziałek dzwonić do Joe Silvy i rozmawiać na temat konkretnych liczb, jak chodzi o angaż Michała w UFC. Ta walka nie zmieniła. Raczej taka porażka to myślę, że go wzmocniła. Mamusiu, a kupisz mi pąska? No kupię ci pąska. A waty mi też kupisz? No kupię ci watę. I on tak siedzi i tak się na mnie patrzy. I to i ja mówię tak, mamusiu, ja cię tak bardzo kocham. You know, like I keep saying again, he's just a sport, man. Don't take it wrong. He's just a sport. We're just gonna see who's a better man. This is the final one. That's it. I don't want to see this guy anymore. I'm tired. I love you and everything. I got a date with you. We're gonna date one more time, and that's gonna be a one night stand. I'm gonna hit it and quit it. That's it. Super, że doszedłem do takiego momentu, że ludzie mają ochotę w ogóle przyjść oglądać jakieś tam wyrywki z mojego życia i bardzo mnie to wzruszyło, tak przygotowało, mówię, ogólnie emocjonalnie podszedłem do wypowiedzi mojej mamy, mojego brata, moich trenerów, to jest takie miłe i budujące bardzo, nie? Jest dobrze naprawdę, waga dzisiaj już prawie zrobiona jest, także język mi się przykleja do podniebienia i tylko jutro ostatnie szlify. W sensie dzisiaj ostatni tylko rozruch, żeby jutro była waga. Potem nawadnianko, jedzonko i w sobotę ogień. KSW 26, no ja już właśnie w jednej pani mówiłem, że żałuję, że jutro jest piątek, ponieważ już chciałbym, żeby była sobota, bo już właśnie dzisiejsze emocje już tak wydaje mi się osiągnęły, już tak wiesz, szczytowy moment, że już trzeba przekuć ten balon, bo już jest bardzo ponapinane z różnych stron i sam jestem bardzo, bardzo ciekawy tej walki. Widziałem tylko Jaya, bo był krótszy i on po prostu bezpośrednio do nas przysłał, natomiast no, tamten był w rękach Norberta Sawickiego i ja dopiero widziałem go dzisiaj. I jakie wrażenie? No spoko, no. Powiem szczerze, że więcej bym jednak zdecydowanie wolał widzieć Michała w akcji, Michała wypowiadającego się i trochę pokazać jego życie, to takie i wewnętrzne i to zewnętrzne, jak tam w Stanach co robił. Wiadomo, że żadnych tam trików ani rzeczy, które by mogły wpłynąć na jakość walki czy przebieg walki by nie by zostało pokazane, natomiast za dużo było wszystkich dodatkowe postacie wydawało. Znaczy ja bym to skrócił, bym skrócił po prostu wypowiedzi innych, wolałbym zobaczyć samego Michała niż po prostu całą jego tam plejadę gwiazd. I tyle. Wszystkie walki, tak naprawdę poza ostatnią, której nie zdążyłem nabrać jakiejś takiej emocjonalnej, nie wiem, jakiegoś takiego bagażu, to jest Kowalewicz, gdzie cicho, bo to jest za nowa, za świeża, za szybko, wiesz, zmeczowana, więc jakby, wiesz, jeszcze nawet się w głowie nie poukładało mi to. Natomiast na każdą, powiem ci szczerze, czekam, bo każda jakąś już, wiesz, swoją historię ma. No Różel jest zmotywowany, on wie, że już sam to zapowiedział, że gdzieś już tam myśli o emeryturze, więc no, będzie trochę chyba inny Różel, zresztą pokazał już z Polem, że tego innego Różala
finiszu widzieliśmy, więc zresztą ciężko, może właśnie okaże się, że będzie teraz mistrzem Balachy, no, zobaczmy. No, natomiast mamy gdzieś już tam w jakichś takich naszych rozmowach, że on się sportowo czuje spełniony, więc on nie ma jakiegoś tam parcia na ten pas i wiesz, tak jak dla innych zawodników ten tytuł i pas rzeczywiście dużo znaczy, dla Mameda on nie chodzi, że ma go za przeproszeniem gdzieś, tylko po prostu no, on o pas nie musi już walczyć, tak, to jest zawodnik, który miał propozycje od wszystkich największych federacji sportowych i po prostu został z nami, bo po prostu no, z różnych tam względów, przede wszystkim ekonomicznych, no, bo potrafiliśmy tutaj zatrzymać i utrzymać, więc jakby jeżeli mamy stwierdzić, że rzeczywiście ja osobiście jestem za tym, tak, bo to jest trochę taki chodzący król bez korony i to też jakby środowisko, a też słuchamy środowiska, co mówi fani, żeby chcieli widzieć Mameda z tym pasem, tak, no jeszcze wiesz, no to jest strasznie długa historia, na pewno w maju mogę tyle powiedzieć, nawet jeżeli by Jay wygrał, to nie będzie walki Mamed Jay, na pewno, to mogę tu jakby wszelkie spekulacje już uciąć. Zapraszam wszystkich serdecznie na KSW26, Materla Silva 3, trylogia, więc będzie się naprawdę kapitalne rzeczy będą się działy.